Ten podły glut Spysiński. Dzisiaj poczujesz taki powiew historii. Dobra. Przypomnisz sobie wszystkie etapy swojego życia i ich najważniejsze symbole. Świece, tragedia. Etapy, które każdy przechodził, moi drodzy. I dla młodszych zapewne będę boomerem, bo nie używałem od razu Discorda, tylko tak jak prawdziwy czat siedziałem na Skype'ie, a później na Team Spiku. A po tym wszystkim... Ja najpierw na TS-ie, później na Skype'ie. Słuchałem Monster Kata, TrapNation, Martina Garrixa. TrapNation słuchane było. Albo Freaks. I czaj, że to wszystko było 9 lat temu? Staro się poczułem. I sprostuję jeszcze tylko, że to są etapy, które każdy przechodził. Nie przechodzi. No bo nie mam dziecka, nie mam pojęcia jak to jest teraz, ale wyobrażam sobie to... Jurecki, nie kojarzę. Mniej więcej tak. Ojejku, masz już 2 latka. To idealna pora na to, żebyś dostała swojego pierwszego iPada? Wow, masz już 6 lat. Jak ty wyrosłaś? Słuchaj Julka, myślę, że to jest Dostaniesz kłada. Idealny czas na to, żebyś siedziała na TikToku na swoim własnym telefonie, a nie na ojca. Co? Masz już 12 lat? Ty jesteś prawie dorosła. Gadu gadu, oj, piękne czasy. Okej, z okazji twoich 12 urodzin pójdziemy razem na zakupy. I będziesz mogła wybrać, co tylko zechcesz. Bruch. I w tym momencie musimy wyróżnić sobie podział ze względu na płeć. No bo dziewczyny szybciej zaczynają się interesować ubraniami i generalnie dojrzewać, więc kiedy one interesują... Jestem ciekaw, czy w podstawówce będzie powiedziane, że chłopacy wszyscy chodzili w zwykłych t-shirtach, w jeansach i w halówkach. U was też tak chodzili wszyscy? Cała szkoła tak chodziła w podstawówce. Jak chodziłem do podstawówki, cała szkoła tak chodziła. No zastanawiam się, czy chciałbyś jeszcze potańczyć? Oczywiście, że tak. Taniec to moje drugie imię. Wiesz, jak wołali na mnie w szkole? Travolta. Travolta. Zajmują się makijażem, właśnie ubraniami, modą. To chłopaki raczej wolą pograć sobie w Minecrafta. I to jest piękne. Nie, takie że to w Ciechanowie. Nie ma szans. Myślę, że wszędzie. Bo właśnie... Napiszcie, bo jestem ciekaw, serio. Wchodzimy na etap podstawówki. Od 1. do 6. klasy. I zajmijmy się... Każdy miał te same buty. Wiesz co, nawet nie chodzi o te same buty. Tylko chodzi po prostu o to, że w podstawówce każdy w halówkach. Dżinsy, halówki i zwykła koszulka. Najpierw chłopakami. Jurecki, nie mam pojęcia, nie kojarzę gościa. I w tym czasie chłopacy są gamerem, piłkarzem, nerdem, wszystkim w sumie. W podstawówce wszystkim. Nie ma jednej rzeczy. Możesz być tym, kim tylko zechcesz. Ale też są za to kompletnie clueless. No bo w tym wieku ubrania dla ciebie kompletnie nie istnieją i ubierasz się tylko w to, co mama powiedziała, że jest git. Ewentualnie twoim takim małym grailem może być merch Minecrafta albo Roblox. A nie, to jakieś nowe rzeczy, to ja nie wiem. To ja Minecraft albo Roblox, etapy, które każdy przechodzi. Myślałem, że stare będą etapy, ale jeszcze posłuchajmy. Robloxa. A jeśli chodzi o fryzury w podstawówce, to chyba nie muszę dużo mówić. No i przejdźmy teraz do tej drugiej. Ja nie miałem takiej. Zawsze mi wkurzało, jak mi włosy wchodziły do uszu. Od razu musiały być cięte. Strony do dziewczyn. I się piszczało halówkami na korytarzu, tak jest. W tej erze dziewczyn najważniejsze są leginsy, farbowane włosy. No i erza w podstawówce? Oraz grzywka. I to nie jest tak, że tylko chłopacy w tym wieku... Grzywka każdy ma. Lubią gry, bo dziewczyny też grają. A w każda dziewczyna miała grzywkę. W szczególności w tę jedną grę. Ta gra to był istny Fortnite dzisiejszych czasów. Każdy dzieciak choć przez chwilę... Nie grałem w Movie Star Planet nigdy. Z ręką na sercu. Ja od zawsze, od kiedy pamiętam, grałem w dobre gry. To znaczy, poza dobrymi grami, czyli Call of Duty albo Medal of Honor, to się grało w gierki Flash, nie? W takie gierki się grało. Gierki Flash w internecie. Swords and Sandals się grało. Grało się w takiego gościa, co w takiej masce czaszki chodził z piłą mechaniczną. W to się grało. Ile grał w Movie Star Planet. A ta gra była dosłownie zbudowana na kłamstwie. I ja wam nawet to pokażę. Siemanko mordeczki, z tej strony Zega Gaming, a dzisiaj zagramy sobie w Movie Star Planet 2. W DSJ. Bo jedynkę usunęli. I zaczynamy sobie od tego, że robimy swoją postać, która nie wygląda kompletnie jak ja. Oh my god! I miss the old Kanye. Ciekawe co za buty. Dobra, nazwę, Ładuj się, ładuj. Nie, ja też nie grałem. Ulala. Nie no, co to za rejestracja? Skull Kid, dokładnie tak, w Skull Kida się grało. Ken? Jurecki, siema, dzięki. Dobra, mamy ją. Bruch. Pora na Riz. Witam cię koleżanko, jesteś bardzo piękna i ładna. Dodaj do tego jeszcze piżama party, nocowanie u koleżanek, Star Stable i otrzymasz obraz tego, jak wyglądało życie większości dziewczyn w podstawówce. No i jeszcze jedna sprawa. Faza nabycie emo. Ona może nie dotyczyła wszystkich, ale za to obejmowała i dziewczyny, jak i chłopaków. No, może dziewczyny trochę bardziej. W każdym razie najważniejsze, tak jak widać, są włosy. Nie może... Nie, emo u nas nie było chyba. A jeśli... Nie. Ja pamiętam, że oczywiście był popularny blog 27, ale... Ale w Ciechanowie... Nie, Ciechanów chyba za biedny był na emo. Może kilka osób takich było, ale to bardzo, bardzo niewiele. Możesz być emo bez odpowiedniego hairstylu. Dobrze by było, jakbyś też miał takie rękawiczki i stosował tylko 3 kolory. Czarny, niebieski i fioletowy. Jeszcze ewentualnie róż. Inne są zakazane. Chyba już wiesz, o co chodzi. Więc... Tokio Hotel, dokładnie. Wróćmy do tego, co w tym wieku kochają wszystkie dziewczyny. Czyli zakupy. No właśnie. Zakupy. Ja nigdy nie robiłem. Gdzie za chłopaki? Dla dziewczyn to super zabawa. Ale jak to jest z tej drugiej strony? No bo dla chłopaka zakupy to zdecydowanie najgorszy random event, jaki mógłby się trafić. No bo przypomnij sobie to, jak mama ciągnęła cię od jednego do drugiego sklepu. I halówki, dobra, halówki, okej, są halówki przecież. Jeszcze najgorzej, jak kazała ci coś przymierzać. I oby to nie były spodnie. Men, nie, że musisz pójść do przymierzalni, zdjąć buty, zdjąć stare spodnie, założyć te nowe spodnie, zawołać mamę, żeby powiedziała, czy jest git, czy nie jest git. I módl się, żeby było git, bo jeśli nie, to ma 3 pary kolejnych przygotowane. To jeszcze na koniec znowu musisz zdjąć te spodnie, założyć stare i zawiązać buty. Nie. Kto wiązał buty? Ściągało się buty bez rozwiązywania, zakładało bez rozwiązywania, aż kciuk bolał od wciskania buta. Nogi w buta. Man, ty masz 7 lat, ty nie wiesz, jak się wiąże buty. Nigdy nie zrobię tego swojemu dziecku. Będzie się działo i grało w Minecrafta. Siedź i oglądaj Mandzie i Reziego. Wyjebane w te spodnie. I przejdźmy sobie do drugiego etapu, czyli do gimnazjum. Ale actually, już nie ma gimnazjum. Sorry, do 7. i 8. klasy. Lepiej? I zacznij. Dokładnie tak się ściągał buty. Gość to troszeczkę nie reluje troszeczkę. Zaczniemy od tej dolnej części, czyli od ziomu. Musi być ode mnie młodszy. Ile masz zegę lat? Muszę to wiedzieć. Muszę wiedzieć, ile masz zegę lat. Od 2014 jest na YouTubie. Nie wiedziałem. Dzisiaj poczujesz... No dobra. Ile masz zegę lat? Ktoś wie, kojarzy pana zegę? Bo jest to bardzo, bardzo informacja mi potrzebna. Bo wtedy będę wiedział wszystko już. No i też, żeby było trochę prościej, to wyodrębnij... Około 20? No nie wiem, nie chcę mówić, że ma 20, ma może mieć 25 na przykład. Max 23. Mamy sobie 2 typy chłopaków. Zega to kidos? No właśnie mówię, tutaj... To kompletnie się nie... kompletnie... Ale ja mówię, że jak ty mówisz, ściąganie butów. Ja wiem! Nie, tutaj trochę mi tutaj nie pasuje to właśnie, bo on tutaj kompletnie inny. Jakieś Movie Star Planet? Jakie Movie Star Planet? Flash Game. Flash Games, patrzcie. Flash Games. Nostalgia. O. Takie gry. Takie gówno gry. O, takie rzeczy. Rage Quit się grało. O, to. Bomberman. Tak, to jest nostalgia. O. Boomer jestem? Może ta. Takie sikierki grało. Jeszcze niech będzie ten... O, to! Te przechodzenie, ja pierdzielę. Jeszcze niech będzie ten... O, stick figure fight, coś takiego. Jeszcze niech będzie ten gościu z czaszką. Nie ma. To. Takie rzeczy się grało, a nie jakieś... zawodników. Pierwsi to są woda i ogień, koszykarze, piłkarze, ogólnie sportowcy. No i oni, jak to oni, na pewno nie będą siedzieli cały czas w domu, tylko raczej będą wychodzili na dwór, co chwilę będziesz widział ich na Orliku, na boisku, wszędzie, ale nie w domu. I więcej na ich temat powiedziałem w filmie o piłkarzach, pamiętacie jak był ten właśnie timeline tam i w ogóle, więc jak nie widziałeś, to check it out. Ale żeby się nie powtarzać, to zajmijmy się tą drugą stroną. No i w tym wieku to jest normalne, że nie wiesz kim do końca jeszcze jesteś, ale wiesz kim chciałbyś być. Chciałbyś być pro-gamerem. No bo jak jesteś dzieciakiem, no to wiadomo... Nie mogę się kompletnie utożsamić z tym, co on mówi. Pro-gamerem? Każdy chciał być... piłkarzem może. Pro-gamerem nikt nie chciał być. Wiadomo, chcesz być tam pewnie strażakiem, policjantem czy coś takiego. Ale w podstawówce stajesz się już trochę bardziej... Albo policjantem, strażakiem. Bardziej clueful. I strażak trochę niefajny, bo ryzykujesz za dużo. Policjant, no, nie cieszy się najlepszą opinią. A pro-gamer? Pro-gamer cieszy się wszystkim. Za młody. Gość jest z 5 lat młodszy ode mnie. Kim co najlepsze. Tak czuję. I zarabia jeszcze 10 razy więcej niż wszyscy. Idealny zawód nie istnieje? Mamo, daj mi 5 lat grania w CS-a. No ale żeby zostać tym pro-gamerem, to potrzebujesz oczywiście lepszy sprzęt. Więc kiedy nadchodzą tylko... Co ja powiedzieć, ciotka? No widzisz, czuję się niekomfortowo, bo to nie moje lata. Święta. Czuć tę magiczną atmosferę. Ludzie obdarowywują się prezentami. Ty siadasz przy swoim biurku i piszesz list o kompa. Boże jedyne, to było zawsze zajebiste. Święta i dostajesz nową grę, więc kolacja i po kolacji z tyłu. Ja wam zaraz pokażę, jak wyglądały moje święta. Spysiński. Filmy. Ja wam pokażę. Zaraz będzie z 2000 filmów na moim kanale w ogóle. Szok, co? Jeszcze, to już jest poprzednie mieszkanie. Teraz będzie jeszcze poprzednie. Mati, czy miałeś tak jak ja, bardziej niż jak on mówi? Chodziło się do kolegi, patrz jak on gra, albo grało się w FIFA, udawało, że jest się komentatorem. Tak! Jak najbardziej. Tutaj Filisa Harnow, ile masz lat? Bo tutaj relujesz, bratku. Patrzcie to. Patrzcie to. Tutaj. Kurcze pieczone. Święta wygląda... Święta 25, no to już bliżej. Święta wyglądały tak, że tak. Kolacja, wigilijna, no tam wszystkiego dobrego i tak dalej. Jedzonko, prezenty. A cieszymy się. Rodzice sobie zostają w innym pokoju. Coś tam oglądają. Najprawdopodobniej to samo, co leci tutaj. A tu leci co? Leci Kevin. Tutaj w tle. Brat gdzieś tam jedzie do dziewczyny, czy coś. A tutaj ja na komputerku gram w gierkę nową. Tak wyglądało święto. Oczywiście na stole ryba w chlebie, kola i granie. Jasna dupa. Piękna sprawa. Piękna sprawa, moi drodzy. Z ledami, chłodzeniem wody. Komputer? Gierkę za 200 zł, za 150. Słuchawki Razera i myszkę de facto. Nie, to kompletnie nie. Słuchawki? Komputer? Nie. Gierkę. Ryba w chlebie, tak. Gierkę. Gitarę akustyczną, do której się dokładałem, bo zbierałem. Łącznie za... CD Action, człowieku. 8000. No ale mamo, ja tego potrzebuję, żeby być lepszym, żeby zarabiać na graniu w gry. I obiecuję, będę miał 5 z matematyki. I zobacz, to potraktuj to jako inwestycję. No bo wiesz ile zarabia taki pasza? Dużo. I pamiętam te czasy, kiedy kompletnie... Ryba w chlebie? No, na święta masz... filet z ryby, tak? Usmażony w jajku. I idziesz do kompa. I jako, że nie chcesz się bawić w jedzenie widelcem, no to wkładasz go sobie po prostu między 2 kromki chleba. I tyle. To jest cała magia ryby w chlebie. Kompletnie nie obchodziło mnie co... przepraszam, Marta pytała, czy chcę jeszcze potańczyć. Jakby coś, to powiedziałem tak. Jakby coś, nie? Jakby ktoś pytał. Masz takiego fishburgera, dokładnie, polski fishburger. Ubrane. Ryba w chlebie, co to? Weźcie się, uspokójcie. Dopóki to nie... Mam 23 lata i nie jestem zafarmazony. Nie, to jest... No gościu nie reluje. nie mogę się z tym utożsamić absolutnie. Była koszulka z merczu brązowych myśli. Człowieku, to był taki drip. To było niepojęte. Dla porównania to było coś takiego jak Raf Simons Bomber Jacket. No i chłopaków mamy już omówionych, więc przejdźmy do dziewczyn. I w tej erze każda dziewczyna by chciała być taką aesthetic girl, lubiącą... Zretą fish podjebany z polskich domów, dokładnie. Wszystko co piękne, artystyczne i słodkie. I w tym czasie... Jakaś wigilijna potrawa, no tak, wigilijna. Ale taka wiesz, to go, nie? Na wynos. Również może pojawić się zalążek... Mam 20 lat i nie reluje, mam 29 lat i w ogóle nie ma o czym on mówi. Alternatywki. Ja myślałem, że to będzie... No nie. Jeśli zacznie się on dalej rozwijać, to dziewczyna pewnie... Mam 18, nawet dla mnie są niektóre dziwne. Nie będzie podążała jedną z kilku ścieżek, jakie były w filmie o alternatywkach. Ale my dzisiaj przyjmujemy założenie, że tego zalążka nie ma, że umarł. Czyli nasza młoda dama niestety, ale nie zostanie alternatywką. Będzie wiodła za to szczęśliwe i spokojne życie szkolnego NPC-ta. Zaczniemy od dziewczyn. I na tym poziomie dziewczyny są już mocno zróżnicowane. Jednak nadal łączuje parę rzeczy. Może chociaż liceum i techniką ogarniamy? Rzeczy. I są to. Miłość do seriali. Mam 18 lat i większy serial jest. I iPhone. Ja mam 19 i kinda reluję. No bo zadanie znaleźć dziewczynę w liceum, która nie ma iPhone'a, ani nie ogląda Netflixa, to zadanie niemożliwe. Dodaj do tego jeszcze parę modeli butów. Ja mam 29, nie, bo za starzy już chyba jesteśmy. Takie jak... Ale jakoś nie jest mi z tym źle. Ja tutaj bardzo fajnie wspominam to, że chciałem grę za 200 zł. To był zawsze taki limit, taki 2 do 200 zł. Gierka i na przykład coś. To pamiętam, że kiedyś dostałem grę Gears of War i Nieśmiertelnik, bo miałem fazę na wojsko. Człowieku. Dla Monarchy albo Air Maxy. I to jest właśnie esencja liceum. Wszystkie daddy shoes. Do tego dochodzą jeszcze takie rzeczy jak Katana albo Obek. 59,99 to max, ale to później już. A wcześniej na przykład dostałem Bionikla. I tyle. Obek. No i jeden, jedyny model słuchawek. Airpodsy. Ewentualnie dla tych artystycznych, aesthetic, vintage girls, marszale. I tak jak wspominałem, na początku liceum dziewczyny są całkiem mocno zróżnicowane. Jesteś pchany po prostu przez mainstream. To, co jest popularne, ci się podoba i chciałbyś mieć wszystko w swojej szafie. Pasek Off-White, Yeezy, Jordany, McQueeny albo bluzę antisocial. I właśnie wtedy kupujesz swoje pierwsze buty. Jeśli chodzi o McQueeny, to ja jestem fanem aktora Steve'a McQueena. Z boostem, swoje pierwsze Air Maxy. I ja miałem tak, moje pierwsze buty z boostem to były NMD. Kupiłem je w grudniu, padało. Boże, ja pamiętam jak mój kumpel dostał Call of Duty 2 na święta. O Jezusku, przenajświętszy. Call of Duty 2 na święta, inaczej, Call of Duty 2 poli to jest coś, czego szukam na Allegro. Bo mam już w folii Call of Duty 4, którego bardzo zrzuciłem. Mam w folii Robina Hooda, Legendę Sherwood, też w folii. I mam w folii również nówkę, sztukę Warcrafta trójkę. Dlatego, że wszystkie w tych gier zazdrościłem. Ostatnia gra, której potrzebuję po prostu, żeby zaspokoić swoje dziecko w sobie, to Call of Duty 2, nówka w folii. Ale nie ma. Był śnieg. To mnie nie powstrzymało przed tym, żeby ubrać te białe NMD do szkoły. Tak jak mówiłem, ładujesz wszystko w... PS 2006 z Dżuraskim na okładce. Ja co roku z bratem grałem w FIFA. Tutaj zawsze wiesz, zawsze na dwie grupy były, nie? Albo PS, Pro Evo albo FIFA. No i zapewne można powiedzieć, że no, ja już wyrosłem z tego, już taki nie jestem. Idę po lody, tcha, dobra. To zobacz na to. O nie, to już jest takie... Cringe. Ja bym tego nie ubrał. Shiro. Dobra. O, no to fajna. Najpopularniejsze fryzurki to oczywiście French Crop, Middle Part albo TikTok Hairstyle. I tym sposobem w końcu dotarliśmy do ostatniej ery. I ta era to czas, gdzie w końcu zauważasz, że Off-White, Palm Angels nie są dobre dla twojego portfela i też, że są tak lekko, ciutkę overpriced. No i też, że ubrania właściwie nie mają sensu. Jedyne co się liczy, to ty i twoja osobowość. I wiesz jak to jest, nadal lubisz sobie kupić jakiś tam jeden ciekawy... Grafika. Nie, to w PS-a nie grałem nigdy. Zawsze droższy item, ale raz na pół roku, a nie co miesiąc. Bo w tym momencie masz już swój własny, unikalny styl i ciężko jest się przypisać do jakiegoś jednego typu. Zresztą podobnie jest z muzyką, bo słuchasz wszystkiego, co tylko cię buja. Shiro, sorry, będę wdzięczny. Z jego, przez Travisa, do Mozarta i japońskiego popu, który jest mega bęgierem. I teraz możesz wyglądać albo tak, albo tak. Zawołał, kiedy zostanę, muszę zesrać. Wiem, jesteś w końcu wyjątkowy. No i właśnie Runner, jaki? Między tą erą streetwearu a erą końca jest jeszcze jedna era, którą nazwałbym erą początku. Początku ciebie. Patrzysz, co ci siedzi, co nie. Czy wolisz baggy, czy skinny. Czy wolisz kolory, czy raczej mono. Czy wolisz tanio, czy drogo. I to jest dobra era. Siedź w niej jak najdłużej. A teraz speedrun feed battle z Discorda. Top 3 prezentuje się tak i wygrywa czyn. Jeżeli otrzymujesz swojego własnego... Nie, to jest... Kompletnie nie. Kompletnie to nie jest nic. Jakoś nie przekonał i myślałem, że to będzie więcej rzeczy, do których mógłbym się odnieść, ewentualnie będzie jakaś nostalgia. A tu nie ma nostalgii, moi drodzy. Tak to wyglądało, a nie jakieś... Wieża, chipsy, jakaś gra, stary komp, cola original z Biedronki. O, to jest to. 2006, moi drodzy. Komp, Pegasus,